Trzy obiekty z województwa lubelskiego są w gronie laureatów najbardziej prestiżowego konkursu budowlanego w Polsce. Modernizacja roku i budowa XXI wieku. Gala wręczenia nagród 26. edycji odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych cechujących się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi przedsięwzięć budowlanych, modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się obiekty z województwa lubelskiego. Wyróżnienie w kategorii ochrona zdrowia otrzymała modernizacja i rozbudowa nieużytkowanego budynku dawnej szkoły, a dziś zakładu opiekuńczo-leczniczego w Łuskach. W kategorii modernizacja dróg do finału zakwalifikowała się rozbudowa Alei Racławickich w Lublinie. Wśród finalistów konkursu w kategorii obiekty zabytkowe znalazł się także Dwór Lachertów, Centrum Pracy Twórczej Puchaczów. W tegorocznej edycji konkursu nominacji do tytułu Modernizacja roku 2021 oraz Budowa XXI wieku otrzymało 510 obiektów, spośród których do finału wyłoniono 75 obiektów.